Hej, 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 ludziska, z tej strony wasz humor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Chaos. Moi drodzy, tak, jeśli chodzi o ten odcinek, myślałem o tym, żeby dzisiaj spróbować sobie po prostu nic nie robić i stać w konkretnych pomieszczeniach, jednakże tego nie zrobię. Mam parę pomysłów, które myślę mogą się sprawdzić. O, już chodzi tutaj ta czarna istota. Gdyż tak. Zabijemy oczywiście kotka. I pójdę tutaj. Chcę pójść do kuchni. O, to dlatego jest wiadro. Miałem inny pomysł na to. Chciałem wylać mleko wcześniej tutaj, w tym oto miejscu. Ale teraz widzę, że będzie nam tutaj potrzebne wiadro. Unlock. Weźmiemy sobie to. Podejdę po to i... I zginę. No nie wyszło mi. Nie wyszło mi, ale dobra, w sumie no może i nawet lepiej, bo dzięki temu szybciej będziemy mogli szybciej podejść pod to wiadro. Będzie można od razu się po nie wybrać, a nie ten. To co będę też chciał, to będę chciał też posiedzieć bardziej w pokoju naszej tutaj siostry, którą swoją drogą chyba ona nazywa się Melody. Mam takie podejrzenie, że ona się tak nazywa, a to ze względu na to, że dostałem kartę na Steamie i ona miała taką właśnie nazwę. Nie umiem grać w tę grę. Nienawidzę tego, bo tak naprawdę nigdy nie wiem, kiedy mogę wyczuć to, a kiedy mnie zaraz capnie. Bo jak mnie capnie, to mnie zje. A jak nie wyczuję, to też mnie zje. Dobra, już wiem w takim razie, co możemy zrobić, żeby uratować matkę. Więc to otwiera przed nami zupełnie nową ścieżkę z żyjącą mamą. To, co też będziemy musieli wtedy zrobić... tylko właśnie, my musimy wtedy zabijać kota. To, co też myślę, miałoby sens wtedy. Dobra, jest kit. Jest zabity, bo chciałem odblokować od razu sobie siekierkę. Skoro już i tak jesteśmy tutaj, to czemu by jej nie odblokować? Pick up muszę zrobić. O, i teraz będzie git. Będzie się do tego spadać? Tak, spada teraz do tego. To co myślę, mamy mleko. Będę chciał, teraz jak nam się uda zginąć lub jakoś w ten sposób, będę chciał spróbować... O, wypełnił się. Please calm down, Tubby. I know you are hungry. Maybe we can have frog legs for dinner. Okej, okay, i tu się nam ten już przestało wypełniać prawdopodobnie. Czy mogę to podnieść teraz? Mogę podnieść. Okej, okay, i mogę gdzieś to nalać. Tutaj możemy w taki... O Jezu, całkiem sporo. Dobra, niech tutaj będzie. Chcę zobaczyć, jak to będzie, kiedy matka nasza będzie tutaj w dobrym stanie. Jestem ciekaw, czy też wiadro będzie mogło się przelewać. I do czego będziemy musieli wykorzystać wtedy tę wodę? Być może na ojca w późniejszym etapie rozgrywki miałoby to też sens, myślę. Całkiem kurczę, sporo tylko tej wody tutaj będzie. Bo już drugi raz to robię. Ale nie poślizgnęła się, zobaczcie. Come on and come and eat. O kurczę. Mamy kanapeczki. Weźmiemy i zobaczy, czy... Dobra, jest kot. O. O, jest ślimak. Talk. Oh, a little girl. And an adorable one. At that, my name is
To jest Morty? Morty, I'm a snail. You smell like you're having a hard time. Would you like some help? Pick it up, leave it. Zobaczmy. O! Ślimaczka. Okej, okay, i tu jest ona. Myślę, że po trailerach widziałem mniej więcej, że coś będzie z lodówką związane i że tutaj będzie ten. Możemy wziąć... Tabby, can you talk to snails? Tell him I need more wine. Napije wino? Okej. Okay. Howdy there, partner. Your dad is coming home soon. Okej, trochę jej się odpłynęło. Wolę wziąć siekierkę na przypadek. Bo ja wiem, że chyba będzie... Ja pamiętam, że jakaś łapa wychodziła z lodówki. Po trailerze gry. Którą mamy godzinę? Mamy 8:25, więc... Jest prawie... Kot był martwy. Kot sobie martwy stał na korytarzu. O! Nie ma tak łatwo. Matkę uratujemy. Dobra, siostry nie uratowaliśmy jednakże. O kurde. To coś mnie znowu tutaj goni. Dobra. A bo było ciemno chyba. To chyba znowu przez to, że było ciemno. Chociaż nie mam pojęcia, jaka jest zależność tego. Ale dobra. Przejdźmy się teraz, moi drodzy, do kuchni. Zamiast próbować zabijać kotka. Zamiast próbować go zabić, spróbujmy dać mu mleka. Aj. O szlak, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku z nagrywaniem, bo... Aha, klawisze trwałe mi porobiły grę. O nie, dobra. Zaraz wrócimy. I teraz tak. Otwórzmy. Weźmy. Okej. O, zniknął ten kubek. Kot śpi sobie. Kotek sobie śpi. Matka już tutaj robi to, więc kot może się zaraz obudzić. O. Aha, dobra. Komu jak to w takim razie trzeba zrobić? Komu jak to trzeba zrobić? I dobrze myślałem, że będzie to miało ten znaczenie. Dobra, pójdźmy teraz po siekierkę. Ciekawi mnie ta lalka tam u góry. Dobra, zbijaj szczur. Mogę zobaczyć, kiedy ten... Dobra, te śmiechy mi się nie podobają, ile krycione są. Co ja muszę zrobić w tym pokoju, mnie ciekawi. O, mamy ślimaczka. I think your mom has a drinking problem. Hello again, you look like you could need my help. Tak, jestem ciekaw tego. Wiem na pewno, że tak, że mogę tego użyć. Aj. Nie chciałem w to wejść. Okej, okay, no i siostra przyszła. A mogliśmy z nią pogadać. Mogliśmy z nią spróbować pogadać. Dobra, ale podoba mi się fakt, że już mniej więcej ogarniamy, co trzeba robić. Więc jest zacnie. Jest zacnie, moi drodzy, i cieszę się z tego. Na razie dla mnie nierozwiązywalnym problemem jest... Znaczy nierozwiązywalnym problemem. Zagadką na pewno jest na razie. Dla mnie. Co mam zrobić z tym? Co mamy zrobić ze strzelbą i jak możemy uratować naszą siostrę? O, kotek obudzony. Więc to po prostu chodziło o to, że kot na tym spał. Ja myślałem, że ten kot to zjadł. Dobra, odblokujmy sobie. Weźmiemy sobie od razu. Dobra, i teraz lecimy do kuchni.
matka jeszcze nie wstała. Znaczy nie wstała, jeszcze nie wyszła. Więc do tego czasu myślę mamy możliwość na spokojnie tutaj to zrobić. Teraz tak. Tam się to będzie wypełniało. I don't have any appetite, but I will make something for you. Nie mam apetytu, ale coś dla nas zrobi. Weźmy naszego kolegę ślimaczka. I started to memorize this tune. Hop on. Pick it up, leave it. Myślę, że weźmiemy go po prostu. Dobra, i mamy to. Nadal chcę to tutaj położyć. No, chociaż może inaczej. O. I hate snails more than I hate father. Nienawidzi bardziej ślimaków niż... bardziej ślimaków niż od... niż ojca. Niczego bardziej nienawidzi niż ten. Toby loved this song. Toby kochał tę piosenkę? O kurde. Okej. Nie wiem, czy to tak powinno być. O. Dobrze, myślałem, że coś będzie z tym związane. Dobra, czyli możemy sobie nabój wziąć do strzelby dzięki temu. Jak wygląda tutaj sytuacja? Mama daje kanapeczki. Girls, I made sandwiches. Come and eat. Wezmę, jak najbardziej wezmę. Ale jednakże najpierw chcę pójść po strzelbę. Zobaczcie, że mamy ślimaka teraz na tej fot... O kurde. Okej, okay, i ten dywan zaczął się poruszać. Myślę, że to nie jest zbyt dobry znak. Mogę przejść. Co się dzieje tutaj w tym pokoju? Nic się nie dzieje. W toalecie jest spokojnie. O! Okej, okay, myślę, że to jest zły znak. Którą mamy godzinę? My... O! So you need that disgusting snail help? Pathetic. Will you hold me? Yes. Okej, okay, mamy lalkę jakąś. Perhaps there are worse things than death in this house. Will you hold me? Yes. Okej. Okay. Możemy trzymać jakąś lalkę tutaj. Tylko nie mam zielonego pojęcia po co. Okej, okay, i ten dywan mi nie pomaga, myślę. Wow, okej. Okay. Tak myślałem, że coś z tym dywanem będzie nie tak. Moment. Nie, była tam. Była na zdjęciu siostra. Nie chciałem się zastanowić, czy... czy jeśli kogoś nie ma na zdjęciu, to czy jest to zły znak? Dobra, chcę na pewno pójść po na... Chcę teraz przejść rozgrywkę taką, żeby tylko ten... Teraz nic nie mówi. Chcę pójść tylko po strzelbę i nabój. Możemy nie ten, nie brać wiaderka specjalnie dla matki. O Jezus, nie mówcie mi, że znowu to zrobiłem. Znowu to zrobiłem. O Jezus, nie. Najmocniej was przepraszam za mój brak profesjonalizmu i ciągłe wciskanie shifta. Dlaczego to musi być shift? Ja muszę wyłączyć sobie te klawisze trwałe. Jakby zastanawiam się w ogóle, dlaczego shift jest klawiszem trwałym. Czemu on nie mogą mieć po prostu... Czemu on tak działa? Dobra, czy coś w ogóle nam doszło tutaj do dzienniczka? Nic nam nie doszło. Możemy sobie tylko włączyć telewizor. Ciekaw jestem, czy jak go włączymy, to czy coś nam to zmieni. Jest ojciec, jest córka, jest matka. Są dwie córki. Dobra, bierzemy mleczko.
Ciekaw jestem, czy kota tak naprawdę w sumie musimy ratować, czy nie. No, przewróć się na tym. O. A, muszę biec na tym. Okej, okay, kumam. Musiałem trochę pobiec. Dobra, witam szczurka. Oj kurde, nie zdążyłem. Jezus Maria, ten szczur mi już chyba trzeci czy czwarty raz zabija w tym odcinku. Chociaż wiecie, tak naprawdę mogę zabić kota, żeby nie musieć latać. Będzie znacznie szybciej dzięki temu. I w jaki sposób będziemy szybciej dzięki temu odkrywali grę. O! Double kill. Jaki mu się ryjek nagle zrobił z naszego ciała. O kurde, nawet nie wiedziałem, że coś takiego może być. Dobra, jest zaciopany. Więc jest już w porządku. Chciałem włączyć sobie tutaj światło w sumie. Ja tam nigdzie nie mogę wychodzić niestety. Więc teraz tak. Your sister sure is cute. You think you could put in a good word for me? Melody, you have to try and save her. Melody, musisz spróbować ją uratować. No shit, Sherlock. That doll sure is rude. I'm starting to memorize this tune. Okay. Trzeba będzie pamiętać, żeby uważać na kota. Dobra, tutaj jeszcze nie ma tego czegoś. Aha, zmarnowałem właśnie jedyny pocisk, jaki miałem. Czy kulą do kręgli mogę to otworzyć, może? Okej, okay, jest kot. Pick up. Zobaczmy, czy kulą do kręgli mogę to może otworzyć? No, sorka, Melody, ale... Mogę! New journal entry. O kurde. Tak myślałem, że będę mógł dzięki temu to otworzyć. Włączmy tu światło. Kim jest ten człowiek? Co to jest za człowiek? I czy ja mogę tutaj stać, tak naprawdę? Niezbyt. Co ta osoba ma w ręku? O! Mogę to ten. Use the arrow keys to aim. O! O kurcze. Teraz mogę celować w coś. Oh shit. Wiecie co, chcę zobaczyć tutaj może ten. Dobra, o Jezus Maria, ile tu jest rzeczy do zebrania, ile tu jest ten. Tu jest ten obraz. Okej, okay. To mi nie pomaga, ona po mnie idzie. Ona po mnie idzie. Ej, Holender, ale zobaczcie, ślimak od nas spadł. Dobra, zabija nas znowu matka. Matko, jakie to teraz skomplikowane, ile tych rzeczy tutaj dochodzi. Dobra. W kolejności, jakie te itemy możemy zdobywać? To na pewno tak, na pewno potrzebujemy sobie zdobyć na początek to mleko. Potrzebujemy potem zdobyć kluczyk, potrzebujemy wiadro. Wiadro na pewno będzie trzeba podstawić w kuchni, żeby uratować matkę. Zabić szczura, żeby zdobyć siekierkę. To przy okazji jak się zdobywa wiadro, bo można to ogarnąć w tym samym czasie. O Jesus, dobra, próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Mogę spróbować zrobić takie jedno większe podejście.
Chociaż wiecie co? A właśnie, journal entry mamy nowe. Toby. Toby, to był Toby. Melody hasn't been the same since it happened. Mother tries to pretend it didn't. I can still smell him rotting through the house. Melody... O Boże. Melody nie była taka sama od kiedy to się wydarzyło. Matka próbowała udawać, że nic nie zaszło. Ale nadal mogę poczuć jego... Smród jego... Jakby... O Boże. Smród tego, jak on się rozkłada. Ja pierniczę. There's something in there. I can hear it. Whispering to me. It wants me to do horrible things. Maybe it will stop if I listen. Okej. Okay. Chcę w takim razie zobaczyć, co będzie z tym entry naszym tutaj. Myślę, że kota nie zabiję tym razem. Spróbuję to zrobić tak, jak trzeba. Chodź, kocie. Dzięki za kluczyk. Słodki jest ten kitył. Tylko szkoda, że musiałem go od razu zabijać na samym początku. Dobra, nie ma szczurze. Nie ma ze mną tak łatwo. No, rozświetlimy tutaj od razu. I teraz jeszcze damy tam wiadro. Matka ma problemy z alkoholem. Mnie ciekawi, jak byśmy mogli to zrobić, żeby nie miała. Tak, dobrze, dobrze. Nie masz apetytu, więc... Więc nie musisz nic mówić. Chcę to wziąć od razu. Jaki mamy możliwość? That Toby kid had it coming, if you ask me. Dobra, chcę to na pewno zabrać. Ready for another adventure? Pick it up. Nie mam zielonego pojęcia, po co mamy brać tego ślimora. Ale wiem, co możemy zrobić, żeby ten... tylko chyba nie uda nam się. Na czas. Chyba nam się na czas nie uda. Dobra, mamy strzelbę. Myślę, że nam się nie uda. Bo to, co myślę, moi drodzy... Tak. Kumam. Musimy to zrobić wcześniej, niż ona ten, niż ona tutaj się zjawi. Czyli trzeba się z tym śpieszyć akurat. Girls, I made sandwiches, come and eat. Dobra, tam jest ten babsztyl. Nie chcę tam do niej podchodzić w takim wypadku. Czy coś w pokoju Melody możemy zrobić? Chyba niezbyt. Moim zdaniem pójdziemy teraz do tego. Okej, okay, zaczęło się poruszać już ten. Dywan już zaczął się poruszać. To, co chcę zrobić, to tutaj postawić pułapkę. O, kaczuszka spadła. Możemy rzucić kaczuszkę? Po co ja mam rzucać kaczuszkę? Dobra. Ma nam coś mówić to. Zaczekamy. Zaczekamy i zobaczymy, co się będzie działo. Bo to może mieć znaczenie, że ten, że rozwaliliśmy ten kibel. No, tak to w międzyczasie od razu poczekamy na ojca. Czas mimo to płynie. Czas mimo to płynie. Goldki, shotgun, slingshot. Sporo tego mamy. Słyszałem jakiś dźwięk. Zobaczymy, jak zadziała shotgun na nim. Zobaczmy. Co to jest tu na środku? Co to jest tu na środku? Przepraszam bardzo. To nie jest kot nasz? Czy to jest nasz kot? Tatuś wrócił. Dobra. Spróbujmy zastrzelić tatusia.
Jestem ciekaw, czy pułapka zadziała przede wszystkim najpierw. O! O kurna. Nie no, to są jaja już. Ja cię synu, co za wytrzymały gościu. Ja muszę mieć aż 3 sposoby na to, by go załatwić. W sensie mogłem spróbować szybko przejść na siekierkę. Ale no myślę, że to by było zbyt trudne. Musielibyśmy zrobić coś. Może po drodze by się coś dało zrobić, bo tą pułapkę mogłem postawić wcześniej. Tą pułapkę mogłem postawić na samym wejściu tam, przez co on od razu by stracił te nogi. A ja... mogłem w sumie zaczaić się w tej łazience. Myślę, że w sumie innego wyjścia bym nie miał w pewnym momencie. Dobra, spróbujmy teraz tak. Spróbujmy zrobić to podejście, żeby uratować Melody. Dobra, matka powinna się już obudzić, już reguluje to. Ciekaw jestem, czy tuż przy niej mógłbym to zrobić. Mogę. Bekowe. Dobra, upuśćmy. Weźmy to, weźmy to. I pójdźmy od razu po strzelbę. Właśnie, ja nie muszę iść tam wtedy do pokoju tego na dole, dzięki temu. Mogę tak naprawdę tylko pójść po to. Dobra. Dobra, rozwaliliśmy wcześniej pianino. Hello, now I understand why you have daddy issues. Ready for another adventure? Możemy go zabrać. I on prawdopodobnie kuma, co się wtedy dzieje. Pierwsza 50 jest. Mnie ciekawi, jak Melody zareaguje tak naprawdę. A, właśnie, zapomniałbym o tym. Porozmawiajmy. Life is meaningless. You did this, didn't you? Get away from me, Tabby. Okej, okay, myślę, że ona może chcieć zrobić coś niezbyt fajnego. Bo na jednym z obrazków do tej gry ona ma linę. Użyjmy światła. Jak ja mógłbym ją pocieszyć? A nie, ona idzie do toalety. Kumam. Okej? Kumam. Kumam. Trzeba zniszczyć toaletę też. Trzeba też zniszczyć toaletę. No to wychodzi, moi drodzy. Od czego jest toaleta? Perhaps there are worse things than death in this house. Will you hold me? Yes. Aj, szlak, zapomniałem, że to postawiłem. Okej. Okay. Możemy spróbować ocalić teraz ją. Możemy ją ocalić. Już wiemy, jak to zrobić. Czyli w ten sposób będziemy mieli ocalone aż poniekąd 2 osoby, bo tak naprawdę matka, no, ginie chyba od tej ręki, która jest tam w lodówce. Musielibyśmy coś zrobić, żeby ona nie miała tego, żeby nie miała winy po prostu. Bo skąd ona to bierze, ja nie mam pojęcia tylko. My mogliśmy chyba wziąć jeszcze raz ten kubek, mi się wydaje. Akurat nam się naładuje. I akurat nas szczur... chciałem powiedzieć zakuje, zatruje, chciałem jakoś zrymować, ale mi nie wyjdzie jednak zrymowanie do tego. Kurczę, ale ta gra jest boska. Naprawdę mi się podoba.
Sam styl też. Ta gra odrzucała mnie trochę właśnie tym stylem, powiem wam, na samym początku, ale tu jednak się bardzo fajnie sprawdza. Myślę, że ten kot może być oskurowany, że to był ten kot oskurowany po prostu. Więc my będziemy musieli jakoś jeszcze chyba zadbać o to, żeby on przeżył bardziej. Dobra, chodź kitę. Chociaż moment, czy... No tam było cycle, jakbym ja mógł zabrać kota może? Nie mam pewności. Dobra, weźmy wiadro. Proszę bardzo. Swing. I jest po tobie. Włączmy tutaj światło, nie wiem po co w sumie, ale mam wrażenie, że to jest w jakiś sposób ważne, żeby włączać to światło. A, nie podłożyłem wtedy wiadra chyba, wiecie? Podkładamy teraz. Tak, nie podłożyłem wiadra, dlatego czekałem aż ona ten... aż ona skończy to robić. Nie chcę items, chcę teraz tak. Teraz chcę to. Chcę zabrać to i to. Te śmiechy. Nie wiem, od czego są tak naprawdę te śmiechy. O kurde. Muszę się jednak pośpieszyć tam. O nie, o nie, o nie. Dobra. Swing, 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 bo chcę nabój w międzyczasie. I think we could take a break. Pick it up, proszę bardzo. Teraz szybko trzeba rozwalić kibel. Żeby ona na nim nie usiadła po prostu. I trzeba by było też zobaczyć, co się dzieje z matką. Dobra, jest kibel rozwalony. Girls, I made sandwiches. Okej, dobra, to jest ważne w sumie, że to nam pokazuje, że ona jest ten. Co to jest? O szlak. Kurde, takie dobre podejście i to jakiś... Nie podoba mi się to, co było. Kurde. Ale to znaczy, że coś tutaj się też dzieje. W jakiś sposób może ważnego. I od czego jest ta lalka w sumie? Ta lalka jest pokazana na zdjęciach, więc ona w jakiś sposób może być ważna. Ale nie mam absolutnie zielonego pojęcia w jaki. Może to będzie jakaś zasadka na ojca? Tylko co byśmy musieli zrobić, żeby na ojca się zasadzić? To jest dobre pytanie. Dobra, wejdziemy do gry. Bo mam już 35 minutę, tam minimalnie uobecnę jeszcze te moje wpadki. To z pewnością, nie musicie się o to martwić. Czy jak wrócę? W sumie jedyne, co chciałbym teraz jeszcze wiedzieć, to o której godzinie mniej więcej ta lalka się budzi. Do życia. Jest 9:30. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Możemy też zobaczyć, jak ta, jak Melody sobie na przykład dzień układa. Chociaż... A możemy jej światło włączyć. Będziemy tacy źli. Matka już reguluje drzwi. Lalka sobie nadal leży. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, po co ma być... O, dzień dobry. I hate everything. Właśnie, może ślimak będzie. Wiecie co, ja bym podszedł jednak jeszcze do ślimaczka. Ja bym chciał podejść do ślimaczka, a to ze względu na to, że chciałbym wiedzieć, jak się ma sytuacja z tym, co było. Think we could take a break, aha. Nie, po prostu nam mówi, że możemy sobie zrobić przerwę. Czyli nic takiego nadzwyczajnego nam nie mówi. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, od czego jest ten cień. Okej, okay, i zobaczcie, jest to coś. We have been here before, haven't we? Will you hold me? Yes. Mogę ją opuścić jakoś. Dobra, to coś się tam schowało. Ale nie chcę do tego podchodzić.
Jak ja mogę użyć tej lalki? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Opuśćmy ją. The heart of the house. I can almost hear it beating. Will you hold me? O kurde, wiem w takim razie, co możemy zrobić. Bo odnośnie tej toalety coś jest. Drop. She wants to speak with you. Flash once and meet her. Teraz nie, okej, okay, spuśćmy w takim razie. O, niezbyt. Aha. To jest to, co widziałem. No właśnie, ta laleczka. Kumam, czyli ta lalka tak naprawdę będzie nam mówiła o tym, jak wygląda dom. Ona się w jakiś sposób komunikuje z tym domem, jednakże ona nie jest zbyt dla nas przyjazna. Nie będzie nam pomagać w każdym razie. W każdym razie nie będzie nam pomagać. Więc teraz przydałoby się ją w sumie oprowadzić po całym domu, więc nawet tam, gdzie jest Tobi, myślę. Ale na razie, moi drodzy, to będzie tyle. Więc jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Możecie mi śmiało mówić, jakie macie pomysły na to, gdzie możemy się udać. Nie, od razu mówię, nie obiecuję, że nie będę grał dalej, bo ten odcineczek jest jeszcze tuż przed tym, jak wyjdzie pierwszy odcinek, więc troszkę nagrywam na zapas, przepraszam. Ale niestety takie mam życie, że muszę troszkę na zapas to nazwę nagrywać. Poza tym bardzo mi się podoba ta gra i jakby bardzo chcę to ją nagrać na zapas. Więc będę się starał sam ogarniać, ale jak najbardziej możecie mi poddawać pomysły. Możecie też nawet sami pisać, co byście chcieli zobaczyć i jak myślicie, że jakby mogło to zadziałać. Bo może się wtedy wasze teorie sprawdzą i tak dalej. I przede wszystkim, jak wam się podoba ten motyw z tą lalką, sam motyw z tym ratowaniem naszych tutaj członków rodziny. Bo mi bardzo... Kurczę, tak się rozpływa na tę grę. Jezus Maria, ona jest tak cudowna. Moi drodzy i moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod Kami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.